widmo globalnego kryzysu. Krach jest odłożony w czasie. War between Israel and Hamas risk it poses to the global economy. That looks like the beginning of a global conflict. Bezprecedensowy wzrost kosztów prowadzenia działalności. China's property market is in a bunch of trouble. Eskalacja wojny w Izraelu jest drugim wstrząsem geopolitycznym dla światowej gospodarki w ciągu niespełna 2 lat. Konflikt między Izraelem a Hamasem stwarza ryzyko wplątania innych narodów Bliskiego Wschodu, co może wpędzić światową gospodarkę w recesję. Ale to nie jest jedyne źródło nadchodzącego kryzysu, a groźnych informacji potwierdzających te wydarzenia niestety ale przybywa. Dane o upadłościach zbiera na przykład Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Tylko we wrześniu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pojawiło się 1835 upadłości osób fizycznych. To trzeci najwyższy wynik miesięczny w całej historii tej instytucji w Polsce. Jest znacznie gorzej niż w czasie wielkiego kryzysu z lat 2007-2009. Widzimy, że nie tylko wiele firm zawiesza działalność gospodarczą, ale także niestety wnioskuje o niewypłacalność jest tutaj rozumiana w dosyć szerokim pojęciu, czyli zarówno taka typowa upadłość przedsiębiorstwa w celu likwidacji majątku, ale pamiętajmy także, że mamy działania restrukturyzacyjne ogłaszane przez sądy oraz także działania pozarestrukturyzacyjne. Te wszystkie działania łączy wspólny mianownik, czyli zaprzestanie, brak płatności dla kontrahenta. I nasze ostatnie raporty wskazują, że niestety liczba niewypłacalności firm w Polsce dynamicznie rośnie. Cena akcji chińskiej spółki Evergrande, firmy działającej przede wszystkim na rynku nieruchomości, spadła o 85% od początku roku. Deweloper, który realizuje ponad 1300 tysięcy projektów w niemal 300 chińskich miastach, ma obecnie długi w wysokości około 300 miliardów dolarów. O ile w Polsce rynek nieruchomości ma się dobrze, o tyle He Keng, były zastępca szefa chińskiego biura statystycznego, zwrócił uwagę, że łącznie pustych niesprzedanych w Chinach nieruchomości według ekspertów może być tyle, że te pomieściłyby nawet dwukrotnie więcej ludzi niż żyje w Chinach. Spadki cen nieruchomości, nawet po 20%, notowane są już w Londynie, Paryżu czy innych zachodnich metropoliach. Za naszą wschodnią granicą wciąż trwa wojna, która na ten moment tylko w postaci pomocy wojskowej, gospodarczej i humanitarnej kosztowała już świat zachodni 350 miliardów dolarów, a konflikt wcale się nie kończy. Wręcz grozi nam ponownie jego eskalacja już w tę zimę, czego zresztą dowodem jest ponowne wznowienie działań Rosji na froncie charkowskim. Zgodnie z komunikatem członka amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponad 1000 kontenerów z uzbrojeniem trafiło do Rosji z Korei Północnej w ostatnich tygodniach. Jest to efekt zacieśniania się współpracy wojskowej między tymi państwami. Rosja prowadzi zawziętą walkę w obronie swojej suwerenności, interesów bezpieczeństwa i sprawiedliwości przed hegemonistami. A my zawsze wyrażaliśmy pełne i bezwarunkowe poparcie dla działań podejmowanych przez rosyjski rząd. Korzystam z okazji, aby potwierdzić, że zawsze będziemy stać z Rosją na froncie antyimperializmu. Zdaje się, że 2023 i 2024 rok będą kontynuacją i rozszerzeniem już obecnych konfliktów. Wojen na horyzoncie rysuje się coraz więcej, a niebezpieczne zjawiska w gospodarce tylko się piętrzą. Dlatego w dzisiejszym materiale przyjrzymy się, jakie gospodarcze zagrożenia stoją przed Polską i światem, jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynie na rekordowe ceny paliw oraz energii, co jeszcze może wywołać kryzys i jak duży może on być, czy w ogóle nadejdzie. To wszystko już teraz. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Słuchajcie, jeśli spodoba Wam się ten materiał, to pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, ponieważ jeszcze naprawdę sporo z Was ogląda, a nie subskrybuje, a to mi zdecydowanie pomoże w rozwoju kanału. Jak jeszcze nie widzieliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie, co mamy, a mamy naprawdę sporo. Na przykład grę planszową Globalista, w którą można grać od 2 do nawet 6 osób, tocząc strategiczne walki aż na 2 mapach. Do tego prawdziwe antyki w postaci map, globusy, plakaty miast i wiele, wiele innych.
czapki za mną są na przykład jedną z rzeczy, które sprzedajemy, więc myślę, że warto. Zapraszam Was też na mojego Discorda, gdzie możecie sobie pogadać ze mną, jak i z całą naszą społecznością. Na Instagramie natomiast ciągle dodajemy najnowsze wiadomości i relacje z kanału. Taktyczny follow z Waszej strony myślę, że przyda się zarówno Wam, jak i mi. A teraz koniec wstawki, czas na materiał. Gospodarka światowa w dalszym ciągu podnosi się po pandemii, inwazji Rosji na Ukrainę i kryzysie kosztów utrzymania. Z perspektywy czasu widać, że odporność była naprawdę niezwykła. Pomimo zakłóceń na rynkach energii i żywności spowodowanych wojną oraz bezprecedensowego zacieśniania polityki pieniężnej w celu zwalczania utrzymującej się od dziesięcioleci inflacji, aktywność gospodarcza zwolniła, ale nie utknęła w martwym punkcie. Mimo to wzrost pozostaje powolny i nierówny, a rozbieżności się pogłębiają. Globalna gospodarka kuleje, a nie biegnie. Według najnowszych prognoz IMF, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, światowy wzrost gospodarczy spowolni z 3,5% w 2022 roku do 3% w tym roku i 2,9% w przyszłym roku, co oznacza obniżenie ratingu na 2024 rok o 0,1 punktu procentowego w stosunku do lipca. Jest to wynik znacznie poniżej średniej historycznej. Widzimy, że gospodarka okazała się dość odporna, biorąc pod uwagę wstrząsy, jakich doświadczyła w ciągu ostatniego półtora roku. Rosyjska inwazja na Ukrainę, kryzys energetyczny, a następnie zaostrzenie polityki pieniężnej na całym świecie. Pomimo tego wszystkiego, w tym roku nadal obserwujemy wzrost gospodarki światowej bliskim 3% i spodziewamy się wzrostu o około 2,9% w przyszłym roku. Obecne umowy dotyczące redukcji zadłużenia powodują, że naprawdę wiele krajów płaci połowę swoich budżetów na obsługę zadłużenia. W przypadku 139 pożyczkobiorców z Banku Światowego poziom usług jest wyższy od poziomów osiągalnych podczas kryzysu zadłużeniowego HIBS i Ameryki Łacińskiej. Są one równe ich całkowitym wydatkom na edukację, zdrowie, ochronę socjalną i adaptację do zmian klimatu łącznie. Przy tym przekraczają te wydatki w Afryce o ponad połowę. Historycznie rzecz biorąc, kapitalizm doświadczył różnych typów kryzysów o różnej intensywności i czasie trwania. Najpopularniejsze z nich pojawiają się mniej więcej raz na dekadę i są tradycyjnie badane i określane w literaturze fachowej jako cykle koniunkturalne. Ostatni taki kryzys miał miejsce w latach 2007-2009 i był spowodowany takim amerykańskim odpowiednikiem bezpiecznego kredytu 2%. Jednak tam problemem było przyznawanie kredytu każdemu, co finalnie w przypadku upadku trzeciego największego banku, czyli Lehman Brothers, przyczyniło się do globalnego spadku, zwłaszcza w państwach zachodu, o prawie 15% PKB. Wówczas nie było tak wiele potrzebne, żeby rynek się załamał, a procedury kredytowe są bardziej wymagające. Problem jednak pojawia się głównie w kwestii całych państw oraz pieniądza, którego tak naprawdę na rynku nie ma. Tani pieniądz kreowany przez Fed szkodzi amerykańskiej gospodarce. Do tego kreuje bańki spekulacyjne. W ten sposób przekonuje znany publicysta Christopher Leonard w swojej książce The Lords of Easy Money: How the Federal Reserve Broke the American Economy. Ale potem po krachu w latach 2008-2014 Fed drukuje 3,5 biliona dolarów. To oznacza drukowanie pieniędzy w takiej samej ilości jak przez 3,5 wieku w ciągu kilku krótkich lat. Te pieniądze nie są siłą neutralną. Kiedy Fed tworzy nowe dolary, nie tworzy ich na kontach bieżących zwykłych ludzi. Tworzy nowe dolary specjalnie i zgodnie z projektem. Tworzy nowe dolary na Wall Street na rachunkach bankowych 24 wybranych instytucji. Akcja drukowania pieniędzy, mająca na celu utrzymanie prężności gospodarki, znana jest jako luzowanie ilościowe, czyli QE. QE wprowadzono po raz pierwszy w marcu 2009 roku po krachu na giełdzie w 2008 roku. Tylko w 2020 roku Rezerwa Federalna wydrukowała około 3,3 biliona dolarów, co według ekspertów stanowi 1/5 wszystkich dolarów amerykańskich znajdujących się w obiegu w tym samym roku. Inflacyjne skutki QE widzimy teraz wszyscy w postaci inflacji, która obecna jest niemal na całym świecie, ponieważ każda waluta jest bezpośrednio powiązana z dolarem. Przy obecnym tempie uzależnienie Fed od druku prowadzi do dalszej dewaluacji dolara amerykańskiego, ponieważ drukowanie pieniędzy niekoniecznie zwiększa produktywność lub wynik gospodarczy.
To, co Fed robi teraz, było już w historii testowane. Wynik jest zawsze taki sam. Weźmy na przykład Niemcy. W czasie od czerwca 1921 roku do listopada 1923 roku w Republice Weimarskiej, czyli Niemczech, najwyższa miesięczna stopa inflacji wzrosła o ponad 30 000%. Oczywiście to były inne realia. Dziś reguluje je jeszcze rynek pieniądza wirtualnego, który, jak przekonaliśmy się w przypadku giełdy kryptowalut FTX, też nie jest aż tak bezpieczny. Dodatkowo, według danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec czerwca 2023 roku łączne depozyty klientów w bankach w Polsce wynosiły 5,5 biliona złotych. Z kolei łączne rezerwy banków w Narodowym Banku Polskim wyniosły 1 200 000 000 000 złotych. Oznacza to, że banki mogłyby wypłacić w gotówce około 21% wszystkich depozytów klientów, ponieważ pozostałe środki to inwestycje np. w postaci udzielonych kredytów, które przecież dają bankom zarobek. Krótko mówiąc, żyjemy obecnie w finansowej bańce, gdzie pieniądze są już do tego stopnia iluzorycznym dobrem, że z jednej strony ludzi nie stać na chleb czy leki, a inni kolekcjonują piksele w postaci skórek do CS-a za kilka milionów dolarów. I co ciekawe, one też zyskują na wartości poprzez popyt. Kolejny kryzys nie musi wcale przyjść za miesiąc, pół roku czy nawet te kilka lat. Nauczyliśmy się jako społeczeństwo bardzo szybko reagować na nagłe zmiany na rynkach, a te są sprytniejsze niż w zeszłym stuleciu. Niemniej obecnie na kryzysach straci głównie klasa średnia, a nie najbogatsi. A jakie obecnie mamy jeszcze negatywne globalne zjawiska dla światowej gospodarki? Europa wykorzystała czas na zastąpienie rosyjskiego gazu dostawami z innych miejsc i uzupełnienie magazynów paliwem. Atak na Izrael i podejrzenia sabotażu bałtyckiego gazociągu zaburzyły spokój i podbiły ceny gazu. Mogło się wydawać, że kryzys gazowy wywołany inwazją Rosji na Ukrainę mamy już za sobą, a Europa dobrze przygotowała się do nadchodzącej zimy. Magazyny gazu w UE w większości zostały wypełnione, a kraje rozwinęły infrastrukturę pozwalającą na odejście od rosyjskiego gazu. Paliwo z Rosji stanowi już mniej niż 20% całkowitego importu do UE. Jednak w momencie, kiedy w Izraelu wybuchła wojna, a kraje, które są bezpośrednio zaangażowane w ten geopolityczny teatr, odpowiadają za produkcję prawie 35% ropy i gazu na świecie, to może to wywołać nagły, drastyczny wzrost cen. Sugestie Iranu dotyczące wojny Hamasu i Hezbollahu z Izraelem odbiły się na cenach ropy już teraz. Sytuacji nie poprawia fakt, że Stany Zjednoczone dokręcają śrubkę z sankcją nałożonym na Rosję. Odmiana WTI West Texas Intermediate 13 października 2023 roku po południu zdrożała o około 3,7% do ceny około 87 dolarów za baryłkę. Skok też zanotował Brent na około 89,5 dolarów za baryłkę. Analitycy Goldman Sachs już zresztą przewidują, że w pierwszej połowie 2024 roku baryłka ma kosztować powyżej 100 dolarów, o czym pisano m.in. na portalu money.pl. Marrakesz, Maroko. 10 października 2023 rok. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył wówczas swoje prognozy wzrostu dla Chin i strefy euro, stwierdzając, że ogólny globalny wzrost gospodarczy pozostaje niski i nierówny. MFW twierdzi, że perspektywy globalne uległy pogorszeniu, ponieważ wiele krajów wciąż wychodzi z pandemii, ale istnieją nowsze czynniki, takie jak wydarzenia geopolityczne. Przykładem tego jest trwający konflikt rosyjsko-ukraiński, który oczywiście trwa już ponad półtora roku i ma szczególny wpływ na światowe ceny energii. A to spowodowało inflację w wielu obszarach, szczególnie w Europie. Zatem Europa cierpi z tego powodu. Inflacja jest naprawdę czymś, z czym wiele gospodarek musi sobie radzić w ostatnich latach i państwa muszą stosować efektywne stopy procentowe. Ale są też inne, nowsze wstrząsy. I to oczywiście dzieje się teraz w przypadku Izraelczyków i Palestyńczyków. Analitycy z Toronto Domination Securities opublikowali ciekawą notę badawczą, która podkreśla obiecujący trend cenowy złota. Zdrowy popyt na żółty metal, szczególnie ze strony banków centralnych, oraz oczekiwanie zmiany w polityce rezerwy federalnej mogą wpływać na to, że przyszłe ceny złota przekroczą poziom 2100 dolarów za uncję. Ostatnie zakupy przez banki centralne złota osiągnęły najwyższy poziom od końca lat 60. W 1967 roku doszło do wojny sześciodniowej, kiedy sąsiedzi Izraela postanowili wymazać go z mapy. Wojna ta wywołała wzrost niepewności na rynkach finansowych,
co przyczyniło się do wzrostu popytu na złoto. Jeśli weźmiemy do tego pod uwagę, że BRICS chce obalić hegemonię dolara, a obecnie na świecie lista konfliktów zbrojnych się rozszerza, to może być naprawdę źle. Niedługo możemy być świadkami wojny o utrzymanie niepodległości Armenii, a w tym momencie Izrael i Ukraina to realne problemy. Rynek i pieniądze nie są z gumy. To, co obserwujemy, może niedługo pęknąć, a globalna gospodarka znajduje się na zakręcie. Jeśli z niego wypadniemy, powrót na prostą może się okazać znacznie trudniejszy nawet niż ten z lat 2007-2009. Czy tak się stanie? Tak, tak będzie. Ale kiedy, to niestety ja wam nie powiem, ponieważ to dalej może się odkładać w czasie. Wielu ludziom na tym naprawdę może zależeć. Dajcie znać, co sami sądzicie o możliwym kryzysie i kiedy według was może on nas sięgnąć. Na dziś z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.